odzywam się do was z powrotem. Już ufarbowana zarzciele włosów mi stoi nowych. O, tu widać jedynie nowe włosy. I zaraz sobie zrobię tego zdjęcie. Może będzie widać. Ufarbowałam się i drastycznie obcięłam włosy. Jak na mnie drastycznie. Chcecie, spróbuję zrobić. O, widać. Więc tak mi stoją. To zaraz opadnie, ale widać, ile nowych włosów rośnie. Obcięłam włosy i zobaczcie na ile. Spadło z tyle. Z 10 cm. Bo już miałam taki ogonek, już się tak mega plątały, to na dole, że się wkurzyłam i kazałam mamie ściąć, pokazałam ile, dokąd i ścięłam mamę. I grzywkę też skróciłam, bo już była taka mega długa. Ona jest teraz taka, że jak ją rozłożę na środku, to mi się lekko tak pod kątem rozchodzi do wywinięcia. A teraz po prostu ją mam na jedną stronę wrzuconą, więc ona jest taka mega gruba, tu widzicie, i odcięta. Ale tak się po prostu wzięłam, o, na jedną stronę na razie je. No, więc... Na razie tak będzie, chociaż zaraz pewnie je zwiążę, bo Hania będzie próbowała mnie łapać za włosy. Jezu, ile tego tutaj jest, tego wszystkiego. No więc ufarbowane i odrosty i tutaj i ścięte. I jestem zadowolona w ten. W ogóle mam w planach, jak mi zrośnie jeszcze tutaj ten ciemny tak więcej. I jeszcze je trochę zetnę, to sobie zrobię chyba całe czerwone, spróbuję. Albo sobie zrobię tak, jak jest front blond, wiecie, że tu jest takie pasemko z przodu jasne. To ja sobie zrobię takie czerwone i zobaczę, jak będzie do twarzy mi wyglądał w czerwonym, bo... Jak będzie mi do twarzy w czerwonym, bo nie jestem przekonana, czy będę dobrze wyglądała w całych takich włosach, wiecie, jak nie będzie w ogóle tutaj żadnego ciemnego. Jakoś tak... Do mojej twarzy mi nie przemawia jakoś tak sam czerwony, no. Więc zobaczymy. Jeszcze muszę zrobić paznokcie, ale na razie mała mi coś tam stęka, więc zrobię sobie przerwę i zajmę się nią trochę, muszę jeszcze skórę trochę później doczyścić, ale to już później. No ale od razu jak je obcięłam, to takie gęste się zrobiło, bo ten ogonek ścięłam i wiecie, tak, ja mam dużo włosów, tylko one już po prostu były tak cienkie na dole. A zobaczę, czy będę robić ten czerwony, może rozjaśnię, a może zostawię taki, po prostu będę schodziła do aż będzie zrastał do ciemniejszego. Nie wiem, zobaczymy. Z jednej strony bym sobie zrobiła całe takie, ale z drugiej trochę też przydałoby się, żeby one sobie, wiecie, odpoczęły, bo wcześniej tym rudym cały czas się rozjaśniałam, potem ciąża i karmienie teraz i włosy jeszcze mi nie wróciły do siebie, więc niech może sobie się wzmocnią trochę, no zobaczymy. Zobaczymy, wszystko przyjdzie z czasem. Idę zmienię, w ogóle się przebiorę, bo jestem w ciuchach do farbowania, w leginsach i w bluzce. Muszę tu ogarnąć trochę, ale tutaj to chyba ogarnę sobie na spokojnie jutro. No, więc na razie uciekam, bo jakoś mi się spać chce ostatnio przez to, że tak mało śpię i wcześniej wstaję, to jakoś jestem wiecznie śpiąca. Nawet te paznokcie muszę dzisiaj zrobić, nie wiem jak to pójdzie, ale jeśli nie dam rady teraz w dzień, to wieczorem tata posiedzi z Hanią, tatuś jej tatuś, mój mąż, posiedzi z Hanią, a ja sobie wtedy zrobię pazury. No, zobaczymy jak to wyjdzie. Także na razie idę. I w ogóle henne na rzęsy muszę sobie zrobić, chociaż teraz to te rzęsy tak tarłam, że mi sporo wypadło, bo mnie swędzą oczy ostatnio jakoś, nie wiem. Mam wrażenie, że przez te maseczki to oczy, twarz, w ogóle wszystko mnie swędzi. No. Dobra, na razie uciekam, widzę, że mi tu bateria miga. Będę się do was odzywać. A jeśli chodzi o moje włosy, jak one wyszły, to nie wiem, ile będziecie tu widzieć w lusterku. Ale o. Są sporo krótsze i czerwone ombre takie. No. Nie są prostowane, nic, po prostu tylko rozczesywałam szczotką i suszyłam. No. Ale takie od razu, ile gęściejsze, mięsiste są, jak są ścięte z tej długości, cały kikut mi spadł. No. Lubię tą magię taką, wiecie, jak się dużo zetnie i takie włosy są od razu grube, mięsiste, jakby nie wiadomo, ile ich było. Hej, hej, mało tu mnie ostatnio, bo cały czas jeżdżę na rehabilitację i po prostu mam taki kocioł, że nie wiem, co mam ręce włożyć. Teraz też wróciłam z Lidla niedawno, pokażę wam zaraz taki szybki food haul. I w ogóle no, wszystko na wysokich obrotach. W lokalu się płytki układają. Już jest prawie całe główne pomieszczenie ułożone, bo niektóre ściany dociera na zapleczu, więc dzieje się, dzieje się. No, więc może przejdźmy do tego food haulu. To jest książka, a jeszcze zanim food haul będzie, to pokażę wam
Tą książkę teraz skończyłam czytać. Dziecko mi się budzi dopiero godzinę temu i chciałaby jeszcze pospać. Przeczytałam bardzo fajną książkę. Do samego końca nie wiedziałam, kto kogo zabił. Tyle się wersji zmieniało, wątków i w ogóle, że ciężko było dojść. I nie skojarzyłam faktu w ogóle, ale jak teraz na tym się zastanowić, to już gdzieś padło imię mordercy na początku książki. Ale bardzo fajna, polecam do przeczytania, taki kryminał. W ogóle Julia Mamusu kryminały lubię. Naprawdę takie zawiłe wątki, dużo wątków. Mówię na tyle, że ciężko samemu dojść właśnie i się skapnąć w to, co jak. A ja lubię takie książki, nie wiem, jak od razu wiecie, od samego początku książki wiadomo kto, co, jak, z kim. No. To już właśnie skończono dzisiaj na rehabilitacji, więc muszę sobie następną wziąć do czytania jakąś. I tak, kupiłam śmietankę 18%, będę robiła dzisiaj spaghetti carbonara. Pierwszy raz w domu. Więc mam śmietankę, tu kupiłam sobie emulsję do higieny intymnej, kupiłam takie duże mleko, mydło i miód do rąk, pastę jajeczne ze szczypiorkiem, kurczę, zaraz obudzę dziecko, dwie łąbki kupiłam, takie papierowe torebki na kanapki, folię aluminiową. Mam dwie wersje. Mam jedną taką, ona jest grubsza, jest tłuczeniem, ona jest mocniejsza. Więc wziąłam dwie takie. Ja do włosów używam tych chomików. I te dwie są dobre, więc wziąłam sobie dwie takie grubsze po 15 metrów i dwie takie zwykłe po 20. Tu mam cukierki, takie galaretkę w czekoladzie. Wczoraj też kupiłam i dzisiaj dokupiłam sobie jeszcze. Wybrałam prawie same pomarańczowe. Tu mam pastę do zębów. Max White bardzo lubił tą kolorową właśnie pastę. Rękaw do pieczenia wzięłam z klipsami, bo zawsze kupowałam takie gotowe z przyprawami. Ja stwierdziłam, że doprawić mogę sobie sama, więc kupiłam takie same rękawy do kurczaka. Tu mam pastę do zębów Dentalux dla Hani od 0 do 6 lat, ale Hania jeszcze nie ma zębów, więc jeszcze nie muszę jej myć. Tu mam dwie wody. Niepotrzebnie je w sumie wyjąłem z samochodu, ale może i lepiej bym mi zamarzły. Bo będę je brała na rehabilitację, bo takie małe nosiłam i mi się już kończą, a może sobie będę po prostu tych małych przelewać. Tu mam 6 kaszek dla Hani Bobowita, tylko żeby nie dawać wody. I wzięłam owocowe i kurczowo jęglane, żeby dodawać wodę, bo mam dwie, do których się dodaje mleko. Ja myślałam, że zwykłe mleko. A to się okazało, że albo moje mleko ściągnięte, albo modyfikowane, rozrobione w wodzie. A że ja modyfikowanego Hani nie podaję, to wolę kupować takie na wodę, bo ja nie mam już tyle pokarmu, żeby ściągać. Więc kupiłam 6 opakowań na zapas. Dwie paczki chusteczek Cien, czy jak tam mówią. Pietruszkę do dzisiejszej carbonary, napkę. Grana padano. I też do naszej carbonara, ale jak mi zostało, to zrobię pizzę któregoś dnia. Pecorino, wzięłam też ser owczy. 8 zł, prawie taki kawałeczek, a tu jest 10 deko. Bo właśnie w tych przepisach jest ser pecorino. I w nawiasie było grana padano lub parmezan. Parmezanu nie było, więc wzięłam ten i te dwa sery do carbonary. Tu wzięłam się paprykę z łuską mieloną, z kuchni Lidla. Po prostu, żeby mieć na zapas. Tu jest druga gąbka. Taki wielki kawał boczku do dzisiejszej carbonary. Z pół kilo, a tam potrzeba, nie wiem, 200 gram chyba. Ale jak zostanie, to się nic nie stanie. Tu mam podpaski. I tu mam takie galaretki, jeszcze cukierki. No, a. No i wzięłam jeszcze chleb. Nie będę ruszać, bo obudzę Hanie tym chlebem. No to jest na maślance, czy jakoś tak on się nazywa. I kupiłam jeszcze dwie polędwice, łupacza rybę, po pół kilo prawie. Pomyślałam, że mogę zamrozić, a się okazało, że nie, bo to już było mrożone. Ale to dzisiaj sobie zaraz zrobię jedną, potem mężowi zrobię drugą wieczorem. Prawie po pół kilo ryby, ale jestem głodna. A jak nawet to sobie zjemy dwa razy, a może jak będzie głodny wieczorem, to na pewno zje. I bardzo dobra ryba, jest tańsza niż dorsz. Nie dużo, ale jest tańszy. Na pewno dużo tańszy niż halibut. A bardzo dobra ryba. Pierwszy raz ją kupiłam i nigdy nie spotkałam się z tą rybą. Ma naprawdę pycha. Także polecam. Hania też się wczoraj nią zajadała, jak robiłam, więc spoko. No. To tyle. Kupiłam jeszcze Hanie używaną pościel od dziewczyny tutaj u nas w Warce.
i wsadziłam już do prania, czy naszykowałam do prania w łazience taką, takie różowe pingwinki. Ostatnio coś mi przyszło i miałam wam pokazać, ale nie wiem co. Skleroza. A, wiem co wam miałam pokazać. Skończyłam jedną rzecz. To skończyłam malować. Tyle miałam ostatnio jeszcze do malowania i usiadłam się, wzięłam, już domalowałam całe. Więc obraz jest skończony. Oczywiście tutaj gdzieś pomyliłam kolory z tych fioletów. Nie mówiłam nie tego co trzeba, ale nie widać. Nawet nie wiem czy nie tutaj. Ale nie jestem pewna w którym miejscu. Ale tak czy inaczej skończony i na mat mam go zaimpregnować, bo tak z Mateuszem ustaliliśmy, że go matem wezmę. Mam lakier taki właśnie matowy i błyszczący, bo kupowałam na Allegro jeszcze z tego co wam pokazywałam. Więc wezmę go, pomaluję matem, żeby zaimpregnować. Przekręcimy później ten, wbijemy gwoździki w ścianę i powiesimy. No więc teraz będzie czekał do pomalowania krajobraz, który mam już cokolwiek w szafce. Wreszcie. Fajnie. Wreszcie nie wiem, mi tam żaden syf padał. Muszę krzesło tam wstawić zaraz. Bo to już tutaj przekręcał i mi wystawił krzesło do malowania. Więc teraz będzie okres malowany ten z mojej Biedronki Osiągów. Ja pokazywałam, że kupiłam. Taki krajobraz mam. To też będzie od grona malowania. I właśnie takie szczegóły. Pewnie przechrzy ten obraz jeszcze za te drobiazgi, no ale damy radę. Więc taki pejzaż będzie i jego jak pomaluję, to będzie wisiał na schodach, na klatce schodowej, bo tam jest tak pusto, nic tam nie ma, więc stwierdziłam, że taki obraz sobie powieszę na ścianie. No. Ale nie wiem, kiedy go zacznę, bo mam jeszcze dużo innych rzeczy do zrobienia, a jeszcze mam takie obrazki, które mam płótna, i chciałam handlić jakiegoś takiego fajnego, jakiegoś jednorożca, coś. Widziałam jakieś takie fajne techniki malowania szczoteczką do zębów na przykład. I mam te farby i chciałabym handlić zrobić, więc zobaczymy, co pierwsze będzie. A teraz kończę, bo im więcej gadam, to budzę dziecko. Dzisiaj będę chciała strojki popakować, świąteczne już wszystkie, żeby już je wnieść na strych. No, i ja, mistrzyni ususzania kwiatków, przelałam monsterę. Żółty liść, a tej brązowej najpierw od spodu się zaczął taki robić. No, więc teraz jej nie podlewam w ogóle. Niech ona sobie wyschnie i dopiero. Ale ja jestem mistrzem. Po prostu zawsze ususzałam kwiatki, a tym razem przelałam. No, i tutaj ten sobie stoi. Właśnie w ogóle muszę wszystkie te doniczki ponawiercać od dołu i podstawki zrobić i mam w planach sobie po prostu sama zrobić betonowe albo poszukać gdzieś w internecie, kupić gotowe. A i ostatnio w Lidlu kupiłam jeszcze jedną rzecz, kolejnego kwiatka, pogięło mnie. Chciałam chanić słoiczki, wszystkie jak obiadki porobię, to będę w to pasteryzować. To jest kwiatka, przed chwilą podlewałam kwiatki. Na razie stoi o słońce od bazylii, bo nie mam podkładki pod niego, mama go podlewała dzisiaj. A amaryllis. Trochę jak mak, trochę jak starczyk wygląda. Kupiłam za 13 zł. Mówię, podobało mi się, jak to wygląda. I mówię, zobaczymy, może nie zdechnie. I taki kwiatek kupiłam. Jeszcze nie wiem, gdzie go postawię, ale jest. No. Dobra, to teraz uciekam. Biorę się za montaż filmu, bo muszę zmontować film na dzisiaj i koniecznie muszę zrobić tego paznokcia i kciuka, bo ostatnio robiłam sobie wszystkie, ale coś nie poszło nie tak, tego nie poprawiałam i pęknie, a z tym coś poszło nie tak i tak myślałam, że pęknie, a myślałam, że dołożyłam trochę żelu i wytrzyma, ale nie dał rady. No, dobra, kończę, bo coraz bardziej Hania się wierci. Hej, hej. Jest już nie wiem, który dzień, odkąd ostatni raz nagrywałam. Ale jakoś tak wyszło, że nie wiem, kiedy nagrywać ostatnio.
mieszkaniu, a zbieram się, żeby w ogóle nagrać haul z AliExpress. Dzisiaj mi obkleili łokieć na rehabilitacji, bo jeszcze dzisiaj jest czwartek, jeszcze jutro jadę i potem zostało mi jeszcze cały przyszły tydzień do piątku i koniec, więc muszę przyciszyć te reklamy chwilowo. Więc już bliżej końca niż dalej jestem, nie wiem co nagrywam. Tak, stoi wieszak i szlafrok na nim wisi, muszę wieszak znieść na dół, ale na razie tak sobie stoi, a szlafrok wziąć do sypialni. Wczoraj była u mnie znajoma nasza, zrobiłam jej włosy, wstawiałam zdjęcie na Instagrama, pewnie widziałyście takie sombre na takich brązowych włosach. Na spontanie, bo robiliśmy ciemne, ogólnie ona kiedyś miała i blondy, i rude, i różne kolory. Ale teraz jakoś udało jej się wreszcie zapuścić dłuższe włosy, bo jak miała takie odcienie typu rude blond, to miała bardzo krótkie. I teraz udało się zapuścić, tak się bała trochę rozjaśniać, żeby się nie pokruszyły, nie połamały, nic się nie stało. Ale delikatnie podjaśniałyśmy i jest spoko, więc taki fajny efekt wyszedł. Dzisiaj jest czwartek, więc będzie kolejny film na YouTubie, właśnie muszę go obrobić jeszcze. Więc czekam, aż mi dziecko uśnie, bo jak przyjechałam, to się obudziła, myślałam, że chwilę jeszcze pośpi. Bo mama mi pisała, że śpi jak jechaliśmy, bo dzisiaj tata mnie zawoził na rehabilitację, bo sobie coś tam załatwiał i mnie odbierał. No i niestety się okazało, że jak weszłam i coś tam się odezwałam, to się obudziła. Strojków nie pochowałam, dopiero pochowam je dzisiaj. I w ogóle właśnie jakby teraz Hania przysnęła, albo nawet nie, obejrzy sobie katastrofy. I jak skończą one z katastrofy i nawet nie będzie Hania spała, to ją wsadzę do wózka albo do końca i sobie poskładam te strojki. Zostawię tylko te takie, które są klejone na kawałkach drewna albo ten szklany, bo to muszę zabezpieczyć folią bąbelkową i tata ma mi kupić w Castoramie dzisiaj folię i mają mi kupić podstawki do kwiatków, bo muszę ponawiercać we wszystkich tych osłonkach, ponawiercać otwory i normalnie zrobić podstawki, bo powinny mieć kwiatki, żeby ziemia oddychała. Bo przez to właśnie, to już wam chyba mówiłam, że przez to i Monstera właśnie zżółkły liści, że za dużo wilgoci podlewam, ją raz w tygodniu tak zalecają, a nikt nie powiedział, że w sumie zimą lepiej podlewać raz na dwa tygodnie, a nie na tydzień. Więc trochę ją przelałam i jeden listek zaczął się robić brązowy, drugi żółty, ale widzę, że bardziej to nie postępuje, więc być może ziemia już jej wysycha i nie podlewam na razie. No, w każdym razie właśnie muszę do tego pokupować podstawki i ponawiercam sobie wiertłem do płytek tych ceramicznych, no, a w betonowych to tam w sumie chyba każdym mogę. Ponawiercam otwory, zrobię podstawki i będą sobie stały. A pomyślę później w ogóle, żeby samemu zrobić jakieś doniczki z betonu na przykład. Coś pomyślę. Bo by mi pasowały tutaj, więc coś może wykminię. Płytki na dole w dużym pomieszczeniu już są skończone, taki cienki pasek został i to dzisiaj go ułożą, plus wujek ściany na zapleczu gładzią tam równa, bo w głównym pomieszczeniu mam tynk, a na zapleczu mam karton gips, więc tam gdzie karton gips, to wiecie, łączenia, wszystko trzeba łączenie i wszystko trzeba, wiecie, wygładzić najpierw gładzią, potem ten dwarz musiałam otworzyć drzwi, trochę zwęzić. No ale do czego zmierzam, to to powoli prace już postępują, także po trochu i do przodu. No, pudłaczu, pudłaczu. Jakie kudełki już mam. Takie kudełki już mam i tak się rzuca na mnie tutaj, bo już próbuję wstawać sama. Czworakować do przodu nie chcę, ale próbuję wstawać. Chociaż czasami na łóżku już tak gąsienicę robię, jak ja to mówię, tak pełza, wiecie, do góry, do dołu. Albo dżdżownicę. Tak śmiesznie pełza czasami, ale to nie zawsze jej się udaje. No, więc muszę film zmontować, pochować strojki, muszę się zebrać i wreszcie je schować, bo już się zbieram i zbieram. Ale jest progres, bo już ze schodów przyniosłam stroik, z drzwi zdjęłam, więc jestem już bliżej niż dalej schowania. No, matka gada za długo do aparatu i już jej nie pasuje. No. Bo ona szybciej zacznie gadać niż chodzić. Także będę coś nagrywać, mówię. Właśnie wczoraj ogarnęłam włosy wieczorem, co prawda, i tak wysuszyłam z grubsza, też nie jakoś tak hardkorowo dokładnie, więc bo jestem teraz po ćwiczeniach, po czucharana, po ubieraniu się, a się nie czesałam od rana. Rano tylko. Wiem, dzisiaj to nic nie nagram, ale może jutro.
po rehabilitacji. Zobaczę jak to wyjdzie. Dzisiaj muszę jeszcze ogarnąć tutaj i Grażynę puścić, żeby posprzątała, bo już ze 2 albo 3 dni nie jeździła. Więc już nie jest fajnie na podłodze, muszę ją dzisiaj puścić i umyć podłogę. Mam dużo w planach rzeczy do zrobienia, ciekawe ile z tego dojdzie do skutku. No. Dobra, to na razie uciekam. Może się jeszcze dzisiaj odezwę. Przyszedł mi Wałek do rolowania nóg i w ogóle mięśni z sportu. Później wam go pokażę. Zabrałam go dzisiaj na rehabilitację, żeby się dopytać, czy to o coś takiego chodziło i o coś takiego. Więc luz. Dużo rzeczy z Ali zamówiłam i mają przyjść. Czekam też na zamówienie do sushi. Pewne rzeczy do jedzenia, które mają dojść do sushi i wtedy zrobię. No, powoli do przodu. 2 strojki spakowane. Ten długi, co był na półce i tu jest ten mniejszy ze stolika. W torby papierowe pakowałam rzeczy. Tu domek stoi, wszystko i kończę, bo zaraz mi YouTube zablokuje film. No i tata kupił mi rolkę 5 metrów, taką folii bąbelkowej, więc tyle jeszcze mi zostanie, pójdzie to na strych. Tu mam jeszcze resztki papieru z Ikei, który był w paczce. Była paczka zapakowana, co mam jeszcze. I wypełnię sobie zaraz drugi karton. Tu mam wieniec. Tu jest taka kopuła szklana streczem owinięta, żeby się nie wysypało i potem, żeby się nie spróbowało otworzyć, odkleić i potem folią. Tu mam ten mniejszy strojek, co był na schodach, ten duży, co stał na stole. Tu mam takie rzeczy, które dodatkowe były. I teraz na to poleci po prostu gęsto ten papier. Nie wiem, czy będzie za mało, ale mam nadzieję, że styknie. No i będę miała to spakowane, opisane, tylko jutro to na strych wrzucę. Ale jak tu jest teraz pusto. I na tym parapecie, ja mówię na to parapet, ale to jest półka. Na tej, bo wiecie, nad kaloryferem ja trochę mówię parapet. Na tej półce teraz tutaj to chyba wywołam nasze zdjęcia jakieś i Hani i postawię jakieś 2-3 ramki, bo teraz mi tak tutaj brakuje czegoś. No więc będę musiała tam zrobić. A i tak wygląda ten roller masażer, tudzież jak zwał, tak zwał, z Go Sportu. On ma tutaj takie gumowe rączki z takimi żubieniami, żeby było wygodnie trzymać i tu jest całe z takiej medycznej pianki, takiej grubej. I tym się właśnie roluje na przykład nogi, mięśnie, plecy, ogólnie jak ktoś komuś można plecy, sobie samemu, no to wiadomo, że nogi, bo pleców nie weźmiemy. No więc będę tego używać i testować. O, mamie naszkowała matę, Hani zabawka. Mamie naszkowała matę, żeby wzięła, bo coś się połamał kręgosłup od wczoraj, ale zapomniała jej chyba wziąć. No. Dobra, więc pakuję. I jeszcze jak Hania mi da, to może szybko maznę pędzlem to i tym matowym lakierem. Tylko właśnie nie wiem jak to malować, ale to chyba się bierze trochę i takim grubszym pędzlem po prostu po całości się nakłada. Chyba, nie wiem. Zobaczymy. Ale muszę to zaimpregnować, bo widzę, że do tego się brud lubi przyczepiać i później jest ciężko odczepić, jak już coś się przyczepi. Tak nawet tu chyba coś, to nie wiem czy to farba, czy to brudek. Więc wiecie, więc to trzeba zaimpregnować. I będzie można to powiesić do ściany. A i ciocia przywiozła mi z pracy takie pianki, które mi przekładają jakieś tam rzeczy na paletach. I zobaczcie, te pianki wyglądają prawie identycznie jak te pianki, które ja kupuję do włosów. I mi ciocia przywiozła taki wałek dzisiaj. Tylko sobie będę musiała to podzielić na takie paski, wiecie, krótsze. Ale to już nie dzisiaj. No. Na spokojnie nie przeginajmy pałki. Dzisiaj część. Jeszcze Hani rzeczy muszę spakować, bo zobaczcie ile tutaj leży. Wystają z kartonu tam. Więc muszę to uporządkować tam w tym pudełku dużym, co tam jest. Jest 5 kartonów chyba, czy 4 kupione takie właśnie z Ikei. Przyszły zapakowane, tak? I muszę właśnie wyjąć i spakować. Ale to też nie dzisiaj. Może jutro. Nie, muszę podzielić dzisiaj te strojki, ogarnęłam, film montowałam, więc dzisiaj to. A mówię, a resztę będę robiła jutro. I jak będzie już trochę więcej w salonie zrobione, to wam pokażę, co tam już jest zrobione, bo kłódki już są w jednym pomieszczeniu skończone. I jutro będą pomału chyba wchodzić do łazienki, do przedpokoju. Jakoś tak. Więc już fajnie, pomału się coś tam wreszcie dzieje. No, a i mama mi kupiła dzisiaj podstawki pod kwiatki, takie plastikowe na razie, czarne zwykłe. Jutro muszę jeszcze tylko po jedną podjechać do tego, żeby taką ceglastą kupić, bo mama w Castoramie online były takie ceglaste, gliniane jakby, ale na miejscu w Castoramie nie było nawet jednej, więc muszę dokupić. Ale... Hej, hej, wróciłam do domu właśnie z rehabilitacji niedawno. Byłam w Lidlu dzisiaj i kupiłam sobie takie dresy. Nie patrzcie na Sajgon, za mną będę zaraz sprzątać. Takie dresy i to są eski.
w Lidlu ta rozmiarówka jest strasznie duża. Nawet rozważam XS-ki wziąć, bo... ale nie było. Ale w sumie takie nie są bardzo dopasowane, takie lekko luźniejsze. Więc w sumie nie jest źle, że S-ki wziąłem. Ale w długości są dobre, bo są takie, wiecie... troszeczkę tam są, się marszczą, ale o, już kostkę widać jak podnoszę, więc w sumie spoko. Bardzo przyjemny materiał, fajny, 35 zł były jeszcze z taką tasiemką ozdobną tutaj. Ale widziałam takie gładkie, tamtych nawet rozmiaru nie było, były M-ki. Więc spoko. Za 35 zeta. Zaraz się upiorę. Kupiłam jeszcze Hani takiego pajacyka, tu już moje z mango przed chwilą zdjęłam, żeby je przymierzyć. Tak, to kupiłam dla taty. W ramach podziękowania. I takiego pajacyka Hani kupiłam z serduszka. Są Loved Happy Head, Just Hug Me. I są bez zabudowanych stópek i z tyłu są całe w serduszka. I wzięłam 86, to jest dużo 86, na nią będzie za duże. Ale właśnie chciałam takie na wyrost, bo dużo mam już takich na styk. I muszę sprawdzić, które są takie na styki, się robią tutaj, wiecie, na nóżkach ciaśniejsze i po prostu je już schować. No i kupiłam tam oczywiście jakieś ten, przyszło mi zamówienie z AliExpress, jedno muszę zaraz sprawdzić wszystko co i jak. I tu mam zakupy do rozpakowania z Lidla. Oj, moją książkę. Głównie tu są jakieś warzywa, owoce, bo dzisiaj będziemy robili tortille z kurczakiem. Mam też tu awokado, mango dla Hani, awokado dla mnie do sushi. Tu mam jakieś warzywka, dynie, kawę, kapsułki do zmywarki, batata dla Hani, bo więc głównie takie jedzeniowe sprawy. A teraz póki Hania śpi, idę u niej do pokoju ogarnąć. Bo jak mi się obudzi, to będę miała ciężej to zrobić, a muszę porządek zrobić z tymi jej ciuchami. Więc wolę się wziąć teraz, póki ona śpi, za to i ten wózek jej spakować od razu. No muszę ogarnąć te tematy, żeby już mi to zbani. Także na razie kończę. I pranie jeszcze sobie jakieś wstawię najpierw, zanim zacznę tam sprzątać. Muszę dzisiaj ogarnąć jak najwięcej. I w ogóle mam ochotę dzisiaj umyć głowę i chyba tak zrobię, że umyję dzisiaj włosy. Wysuszę. Myłam przedwczoraj, ale już są takie trochę dziwne tutaj. Więc umyję dzisiaj włosy, wysuszę i może szlafloki sobie zrobię. Na pasek od szlafroka. Zobaczymy, jak się z czasem ogarnę. No dobra, na razie. Nie wiem, czy słychać, jak tak cicho mówię, bo zauważyłam na vlogach, jak montuję, że słabo mnie przez to. Otwierałem, padło, musiałam zmienić pranie wstawione, drugie czeka, potem nasze jeszcze. I fajne kartony dwa. Ciuchami i z jakimiś piłkami innymi pierdołami. Gondola zapakowana razem z kokonem. Wszystko co od gondoli było. Tu mam jeszcze matę schowaną. No i tu dwa kartony ze zdobami i wszystko to muszę wsadzić na strych. Już otworzyłam sobie. Ale wejdę później. Teraz szybko robię sobie coś do jedzenia, a na strych to wejdę dopiero później, jak już nie wiem, mamę zawołam albo coś, bo nie będę wchodziła na strych jak Hania śpi, bo może się obudzić, ona czasami się budzi tak, że się podnosi, siada. Nawet nie wiadomo, że się obudziła i wiecie, żeby mi nie wypadła z wózka albo coś. A i przyszło mi dzisiaj. Zamówiłam przez internet do sushi. To jest chyba rzodkiew marynowana. Tak, rzodkiew. I jeszcze tutaj mam, tak mam tutaj tykwę marynowaną, dwie paczki, także jutro prawdopodobnie będę robiła sushi. No, a teraz szybko coś do jedzenia. Hej, hej. Witam się z wami ponownie. Jest już dużo później. Muszę wysuszyć plaster, bo brałam prysznic i myłam się. Najpierw myłam włosy, potem wzięłam prysznic. Jednak mi mycie włosów pod prysznicem nie sprzyja, bo nie mogę ich tutaj na czubku domyć nigdy dokładnie. Jest 4 po północy, więc szybko biorę się, suszę włosy, bo chcę dzisiaj sobie zrobić... Tadadam! Szlafloki. Jakoś tak. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie i jak to wyjdzie. W każdym razie także suszę i się będę nawijać na noc i zobaczymy. Jutro pochodzę też z pół dnia w nim, dopiero rozpuszczę je później, bo mam w planach nagrać dwa filmy, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No więc rozczeszę sobie włosy starym tangentizerem, bo moja szczotka się właśnie myje. I pamiętajcie, żeby myć swoje szczotki wodą z mydłem, można je zdezynfekować alkoholem. Powinno się to robić dosyć często, a co najmniej raz w tygodniu. Ja robię to czasami rzadziej, jeśli chodzi o swoją prywatną szczotkę.
Jakoś tak wychodzi, wiecie. Shirt bez butów chodzi. Takie, które używam na kimś innym, często non stop dezynfekuję i myję, a swoje jakoś. No, więc użyję dzisiaj Tangle Teasera mojego już trochę dojechanego, które awaryjnie sobie leży w szafce, rozczeszę włosy, suszę i już trochę podeschły. Więc wtedy spoko, bo chanie usypiałam i siedziałam w turbanie, więc zawsze coś tam, wiecie, trochę się ogarnę. Trochę już podeschły. Turban wchłonął wodę, więc zobacz, może szybko pójdzie. Dobra, nie wiem jak mnie widać, bo stoicie w szafce, więc nie widzę. Włosy wysuszone, widzicie, dużo mi tu takich myszków stoi, tu mam mnóstwo takich, o. Tu jakieś takie wychodzą mi z włosów. Teraz rozdzieliłam, rozczesałam, to takich nie widać. Tak wyglądają moje puszyste włosy po wysuszeniu. Taki puszek. I tylko rozczesaniu. Widzicie, są cienkie, jest ich dużo, są cienkie, ale przez to, że były rozjaśnione sporo wcześniej całe, to się lekko puszą. Dobra, wyciskałam nierówno obłaści, nie na równo, teraz jakoś jest nierówno, nie wiem. Dobra, więc bierzemy sobie nasz sznurek, tu jest środek mniej więcej. Robię to pierwszy raz, żeby nie było, więc ja nie wiem, jak powinno to wyglądać. Ja robię to tak, jak mi się wydaje, tu sobie rozdzieliłam włosy mniej więcej porówno i zobaczymy, czy mi to wyjdzie jakoś. A i gumki wzięłam sobie, miałam takie, jak pamiętacie, z Holu z AliExpress, takie z, jakby z chustkami wiszącymi. Odwiązałam chustki i wzięłam, bo nie mam żadnych innych takich gumek. I to mi właśnie uświadomiło, że muszę sobie kupić takie gumki. No ale to już na spokojnie, może nawet jutro, jak będę na mieście z Hanią i zdążę. Kwestia, o której godzinie będę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Gumka nie będzie najlżejsza, bo ona dosyć ścisło trzyma. No ale trudno, nie wiem, czy mi się na końcówkach trochę odgniecie. A widzicie, to się przekręcał mi się szlafrak trochę. Ale dobra, będę go biła, zaś to przyczynuję, żeby go wziąć, odkręcić. Skręciłam trochę go, albo zaraz to poprawię, ale na razie zróbmy drugą stronę, żeby mi tak nie wisiało. Drugim już się przyłożę, żeby tego nie przewinąć niechcący, nie przekręcać. Nie wiem, czy to zrobiłam dobrze. Ogólnie mi się zakręcił trochę ten sznurek i mi się odkręcał tutaj, więc go dokręciłam i wzięłam na krzyż z tyłu. Nie wiem, czy to tak powinno wyglądać. Zapinałam, zawiązałam dwa słupy tutaj i idę spać. Jutro sobie w tym pochodzę, tylko sobie rano to podepnę, żeby mi nie przeszkadzało, bo jutro jestem trochę zajęta, z rana mam trochę rzeczy do ogarnięcia. Ale zobaczymy, jak to będzie. Sama jestem ciekawa. Tu, wydaje mi się, że tu będzie płasko przy tej technice, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie.
Myślę, że sobie tu nie przepiąć jakimiś spinkami, płaskimi wsuwkami czy coś od góry, tylko tu, żeby nie przeszkadzało. A, dobra, dosuszam sobie jeszcze trochę, bo już podsuszyłam z grubsza, ale trochę jeszcze jest wygodne i idę spać, bo już jest 27 po północy, więc najwyższa pora spać. Dobra, lecę. Hej, hej, jestem ponownie, jest sobota i już jest godzina 13. Odzywam się do Was dopiero teraz, bo byłam zajęta, po prostu miałam jeszcze klientkę, rozpuściłam rano sobie moje loczki. Teraz miały starcie ze śniegiem, takie mokre, troszkę się rozprostowały, ale nie jest źle. Złożyłam zamówienie z Fabernika i tam wczoraj zaimpregnowałam go już tym matowym lakierem. Chociaż taki mat, zobaczcie, pod światło. Niby mat, ale nie do końca mat. No ale jest zaimpregnowane, więc dzisiaj dobrze pójdzie, może je zawiesimy. Kupiłam sobie, byłam na szybko w sklepie, kupiłam sobie pekinkę plus łososia pieczonego, bo będę zaraz szykowała sushi. Właśnie rozmarzają mi krewetki i będę robiła sushi z krewetkami i z pieczonym łososiem. Rozmarzają takie obrzydliwce, śmierdzące. A na szybko muszę zaraz coś zjeść, bo jestem tak głodna. Jestem dzisiaj tylko o jednym bananie i po prostu kupiłam sobie parówki i zaraz sobie chyba wstawię na szybko. I wciągnę. No, także tak te nóżki wyglądają. Są trochę luźniejsze z tyłu, też takie są już takie. No mówię, troszkę się już rozprostowały, ale ja ich ani nie pryskałam lakierem, ani nic, więc tak mi się wydaje, że jest nieźle. No, dobra. Także ja spadam. I nie wiem, czy się jeszcze odezwę później. Może jak będę robić sushi, to Wam pokażę. Zobaczymy. No, a teraz uciekam. Korzystam, póki Hania śpi, umyję schody i... Ale najpierw zrobię sobie coś do jedzenia, bo jestem tak głodna, że to masakra. Moje dzisiejsze sushi. Paluszek krabowy, krewetka. I tu jest rzepa marynowana, tu z tykwą. I wszędzie jest awokado albo ogórek, albo i awokado i ogórek, takie. No, mniam, mniam.